Witam! Alan 2 z tej strony, jest ze mną Szmariu. Cześć! A to jest kolejny odcinek z gry DMC. Yep. Poprzednio udało nam się rozprawić z bossem. Wcale nie nagrywam tego odcinka drugi raz. Cicho. Zgubiłem się. Dawno nie grałem. Wiem, ja też. Właśnie. Ty nie grałeś? Może chcesz zagrać trochę w DMC? Nie. Nie jestem ciekaw, jak osoba, która nigdy nie grała w żadną grę serii, by sobie poradziła. Grałem w czwórkę przez krótką chwilę. No nie krótką chwilę, chwilę grałem. W sumie trochę przeszedłem, ale nie dla mnie. Hollywood. Znajdźka, która pozwala ranić przeciwników, jeżeli nie umiesz z nimi walczyć normalnie. Taki mały cheat legalny. Okej, okay, teraz. No i co teraz? A co chodzi z tym z Force Edge? No to jest generalnie podstawowy miecz, który na razie nic nie robi. Aha, a potem będzie coś robił. Spoiler. Tak. Okej. Okay. A. To mam drzwi, które muszę oświetlić, żeby przejść dalej. Płonąc za rękawice. To jest aktualnie sensowne. W ogóle jak się walczyły Frytynk, przypomnę. Nice. A tak. Wow. Można ładować każdy atak, jeśli się chce. Mhm. W ten sposób tylko to tak. Tylko trwa straszliwie długo, a w DMC czas to wiadomo, dość istotna rzecz. Ale damage rozumiem, że jest... Dużo, dużo większy. No Fate jest bardzo skuteczną zabaweczką. Plus, jeżeli włączasz Devil Triggera, ten czas ładowania się tak bardzo skraca, jak głowa mała. Mhm. Ale ja i tak wolę. Może skoczyć do tego sklepu. Tak, nie zdążę, i tak zdążę skoczyć do sklepu. Okay. Znaleźliśmy sklep, a i tak będziemy tam przechodzić później, więc... Alastor i Shotgun. Alastor ma jakby inne animacje, znaczy inne skille, tak? Skille, no po prostu... Kombosy. Każdy broń ma swoje oddzielne kombosy, będziemy mieli jeszcze troszkę. Jest na standardowy miecz, tak? Tak. Okej. Okay. W ogóle Fit jest taką legendą. W każdej grze masz takie rękawice. Hmm. Och. Świetnie, fetysze. Uwielbiam te reakcje. Jest przeciwnik, to nazywa się fetysz, na którego właśnie wpadniemy. W tym wspaniałym lesie. Nice. Stąd przyszedłem, prawda? Kamera. Always the same. Okej, okay, a... Wiedziałem. Ile jest warto takie zielone? Prawie nic. On służy do leczenia i powinien go zrobić na lecze fetysze, prawda? Dam. Fetysz. To są marionetki, tylko że trzy razy gorsze. To są marionetki, a za nimi będzie fetysz, prawda? Dobra, przynajmniej mogę usłyszeć moją ulubioną muzykę. Boże. I to jest zwykły wróg, nie boss. Super. To jest głośno. Come on, chodź do mnie. Ta gra jest aktualnie tak głośna, że musimy nagrywać w porównaniu do mikrofonu, musimy, to jest na 100%, grę musimy nagrywać na 10%. Sygnał. Łatwizna. Już? Poradziłeś sobie ze wszystkim? Chyba se kpisz. A. Well. No tak, te marynetki są dosyć miękkie. On jakoś spełnuje nowe? O nie. O, udało się go zabić. Ale jeszcze nie udało się skończyć walczy. Szlak. O, udało się go zabić. A one tak będą w nieskończoność? Nie, no chyba nie. Nie, co ty. Szlak. Ups. O, masz heal'a tam. O, shit. O, tak blisko tego heal'a. Nie zrobiliśmy save'a. Nieważne. Będzie jest Golden Orb? Nie będzie. Jest Golden Orb, nie wczytuj save'a. Spoko. Zrobiłem tutaj save'a zresztą.
Jestem w stanie sobie poradzić z tymi gościami. Spoko, dlatego ja zrobię save. Zrób go szybko. Ale przepraszam cię. Sorry. Dobra. Ta gra jest trudna. A ja gram normalnie, nie na izjaku. Ponieważ moja duma gracza DMC odmawia grania w DMC na easy. Jest jakiś trudniejszy tryb jeszcze? W jedynce chyba jest DMC najtrudniejszy. Znaczy DMD jest najtrudniejszy w jedynce. Jest easy, normal, hard i DMD. Wow. A my gramy na normalno. Tak, znaczy jestem uparty. Jaka nie znoszę, tak. Znaczy nie, wybieram tą grę, poprawka. Ale śmieszne też, to jest zwykły wróg. No. Okej. Najpierw fetysz, bo jest największym wrogiem tutaj. Tego wszystkiego oprócz fetysza. I za co dostajesz tego punktu do Daily Triggera? O! Nice. Ciekawe, czy gra stwierdziła, że jestem żałosny i po prostu dała mi niższy poziom trudności. Czy może chodzi o to, że nie podniosłem tego zdrowia na górze? No nie, podniosłem. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czemu teraz nam było łatwiej. Nie wiem. O! O nie, nie! A, bo to jest dokładnie to samo, tylko dlaczego? Po prostu blokowało się. Dlaczego? Patrz, się blokowało, a on jeszcze walczy. Tak. Widocznie nie musisz go zabijać. Dobra, wystarczy. Łup! No. Ale chcę. I za co dostajesz te punkty Devil Triggera? Devil Triggera dostajesz za zdawanie wrogom obrażeń. No i za to, po prostu. I... chyba za obrywanie też dostajesz. Ten korytarz wygląda bardzo niefajnie. Taki fioletowy. Nie zapowiada się dobrze. Ale nie kojarzę go. O, sklep. Pozwolę sobie skorzystać. Zbieram na jedną zabawkę w Alastorze, albo kiedy zakupię sobie trochę życia. Untouchable to co to? Słucham? Co jest ten untouchable? Jesteś nieśmiertelny przez krótką chwilę. Taki cheat. Nie tyle chciałem wejść. Jeżeli kiedyś nie będę sobie tak bardzo radził aż, to o tym pogadamy, okej? Okej, dobra. Czyli uznam, że jestem takim zerem kompletnym. Zrobić tego save. Jasne, save. No. Okej, a... nie, tu raczej nic nie ma. O, grób. Może to jest napisane, zobacz. Co to jest na górze? Wiesz, co to jest na górze? No chodź. Czemu nie chcesz jeść? Wiesz, nam to na rękę, tak? Pierwsza widzę, żeby DMC wróć tak zbagował śmiesznie. O, nice. Tylko powiem, że teraz strzelał. O, jesteś, jak miło. Może to jest? O nie, cholera. Jak możesz się pozbyć tego? Nienawidzę cię, zdychaj. Nice. C. D. C. Masz. B. A. A. Up. Szlak. Już chyba wiem, kto będzie naszym głównym przeciwnikiem teraz. O nie! Jakie są twarde! No. Przynajmniej mają zielonego orba ci w życiu. Miło z jego strony. Aha. Uda się eskę? Nie. Nie tym razem. Ile ich jest? Ciekaw jestem, czy powinno być ich tutaj aż tak dużo. Dobra, co? Chodź do mnie, mały. Chyba musisz rozwijać tego na górze, bo tak to będą się spełnić nieskończoność. Odnoszę takie wrażenie.
O, Yellow Orb. Akurat. Akurat? Coś powiedziałeś? Nie. O, widzisz. Zwróciłeś zbagowanego kolegę. O! Co się wydaje, że będą kolejne. Tak. O, szlak! No, no. Nie! O, podwójnie. Czy to są demony, tak? Mam nas dość. Wow. Piękne. Uznanie na moich umiejętności. Nice. Zapiszę. Kiedyś zrobimy specjalny odcinek, w którym ciebie puszczę do grania w dęce. Nie, nie zrobimy takiego odcinka. Zrobimy. Czemu się nie chce otworzyć? Who knows? Spróbuję otworzyć, po prostu nie, podejdę. Nie, nie, nie. Dobra, jeżeli to podejdę, to masz, pewnie to... będzie... Aha, oczywiście. Wliczkę masz. O! Tylko zdobne tym razem. Tym razem. Mogę tutaj przejść, przepraszam? Spróbuj jakąś interakcję. Coś pękło. Chryste! Co się stało? Fału zostałem, jak zobaczyłem go na ekranie. Chyba nie widzę cię, zdychaj. O Boże. Kurde. Piękne. Goddammit. Kurde. Mam cię dość. Takich to lepiej na odległość trzymać. Albo na ziemi. Okej, okay, czy tam jest, czy jest jakieś przejście może na górze, albo coś zaraz takiego? Zaraz znowu będzie zawał serca. Nie, nie będzie. Kurde. Aha! O, nawet znajdźka jest. Krzyp! Za wysoko skacze. Możesz rozwalić ten grób. Co to jest? Kolejna znajdźka z kategorii. Jeżeli nie jesteś beznadziejny i możesz sobie poradzić, możesz tego użyć. Co to jest? Postument z kasą. Nie wierzę, że go nie poznałem od razu. Tak jak bankomat. Pretty much. Tylko, że jest dużo bardziej cool niż bankomat. Tu nic nie ma, prawda? Nie wygląda. Przeszedłem cały ten kawał drogi na nic. Nie no, na pewno. Ale takie drzwi się pokazują, kiedy walczysz, czy co? Tak. Chyba się zbugowało. A! To potrzebuje retorbu, bo tego nie było w poprzednich częściach. W sensie poprzednich? Następnych. Poprzednich, które grałem, następnych, które będziemy grać. Okay. O. Nie podoba mi się to. Nie? I też nie. Mam wrażenie, że to będzie coś złego. A myślałem, że to będzie... Nice! Dało się skończyć misję. A teraz pytanie, ile dostaniemy orbów? No dajesz. Si. C! 200 orbów. Okej. Next mission. Okej. My tak zapisujemy oddzielnie od tego. Zabawne, bo widziałem te walki z bossami, no nie? No. O, świetnie. Mission start. I generalnie poznaję niektóre lokacje. Tu będą, jak nic, tu będzie masa fetysz. Te czaszki na górze wyglądają jak DFC, sorry. Czekaj, otwórz okno. Oho, oho. Oho. No ty idź, otwórz okno, ja poczekam na ciebie. Co się tu narobi? I teraz patrz, co zrobię. Cześć! Mówiłeś go. Psi, to wszystko, co ma stać? Chodźcie do mnie. O, fetysz, fetysz, fetysz. Mogę się kajtować, bo fetysz się nie obudził. O, one teraz rzucają. Wcześniej też rzucały tymi nożami? Tak. Okej. Okay. Widzisz, miałem A. Haha,
Możesz tutaj spać w przepaści się zabić? Jasne, że tak. Jestem prawie pewien, że tak. Nie, jestem prawie pewien, że nie. Nie, nie możesz, to dęce. Okay. Przeszkadzałby ci w kombach. W sumie. Kolejny fetysz. O, lepiej pozabawię się z tobą. One się tak rozpadają. Tak. Cześć. Na początku... O. Kurde. No to trzeba od razu uniknąć. Kurde. A nie nadążam z nimi. O, ładny. No dalej. Coś jeszcze? Wróć się teraz. Ja się lubię ich tamtować. O, nie skończyłeś jeszcze zabijać. Co ty robisz? Nieważne. Nie to, co chciałem. Moment. No, fetysz, świetnie. Leczenie. One znikają po jakimś czasie? To orby? Mhm. Nie wiem. No zaraz się przekonamy. W sumie nie ma chyba dużo let's play z Dancem na YouTube, co? Nie słyszycie przez osą muzykę i osą muzykę. Co jest napisane? Wolejowe. Dolina mgieł. O nie, ja to znam. W czwórce było remake'owane. Tak? Tak, żeby odnaleźć zagubiony ląd, musisz wykazać się pewną cechą. Tylko ci, którzy ochronią słabe światło, będą mieli moc, aby... Aha, czyli mam je za światłem. No, sprytne. A orby znikają. By the way. Muszę walczyć z wrogami po drodze, którzy będą tego orba zatrzymywać. To dobrze. Ściemniło się. To jest remake'owane w czwórce, pamiętam tą misję. To jest tylko Sin Caesar, to jest to słabsze, nie bój się. Tylko. Znaczy słabsze, to jest DMC. Bam. Właśnie. Wraca. Kurde, przestańcie. Kurde, moment. Kurasz mnie. Chyba musisz iść dalej. Muszę ich pozałatwiać, żeby tak, nie zatrzymuje orba. Tak, ale chcę się podejść tam dalej. To jest to samo miejsce, wiesz o tym swoją drogą. Au! Ogadamy. Więcej miejsca. Ile na moim życie? A nie aż tak dużo. Przegląd jest na nie. Zbierz życie, sugeruję. Przypomniałem sobie, jak się z nimi walczy. Musiałem przejść kilka razy przez ten poziom. Za każdym będą inni wrogowie. Teraz pewnie będą nasi ci zwinni goście. Oni też są w czwórce remake'owani. Bo wiedziałem. Shit! Ale to mi nic nie dało! Fajne. Cześć. Co mi teraz tarcz nie mają. Wcale to nie są Lizard Mani z młotka, ani trochę. Kurde, eskę miałem. Dobra, zapiszę ci może, co? Zapisz, nie ma sprawy. No i to wcale nie są Lizard Mani z tego, czekaj. Wiesz, my trochę czytujemy, ale myślę, że widzowie nam to wybaczą, bo inaczej byłby dużo gorzej. Znaczy, możemy tak grać tak, ale... A nie byłoby na Mary jakie... kiedyś zagrał DMC w ten sposób. Jesteś pewien, że to ta ścieżka? Bo światełko poleciało w tą stronę, jestem pewien. Bo jest rozwidlenie, no i światełko wyraźnie poleciało w tamtą stronę. Tak mi się wydaje, zaraz sprawdźmy, czy się nie mylę. Jesteś na nie, jak pójdziesz gdzie indziej. Zgadnij, to DMC. Nie wiem. Musisz go zabić, wtedy wyleci światełko. Kurde, nie! Kurde. Dobrze, że zapisałem. Jak się przerwał po mózg wtedy? Tam. Nie, nie ma światełka, tylko już zniknęło. Ale czy miałem nadzieję, że trafię właśnie na leczenie? I tak wyszedłem w sumie na zero, bo tyle samo mnie zranił, ale mam full devil triggera. I co się stanie, jak pójdziesz źle? Aha. Chyba pójdziesz źle, bo jest jasna, a nie ciemna.
Albo o nie, 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 nie! A nie, to są te pająki, znam je. To są chyba najsłabsi midbossi. A gdyby nie to, że kamera... O. Please save, save, save. No a nie, czekaj, oj, Psycho Siren to jest taka muzyka... Psycho Siren, to teraz leci. To jest taka muzyka, że generalnie... Wow. Zapisywało się. Tak. To jest taka muzyka, że drainami zawsze skacze. Ale tylko są te, to są takie małe fantomy, te pajączki, z których ten pająk, którym walczyliśmy. Są wkurzające, no to na pewno. Fantoma przynajmniej zabiłeś już ostatecznie. W teorii. Tam masz coś do zebrania. Nie wiem, wiem. Czy to jest... Chitty Water, ale... Dobra, teraz... Tak. Kamienie, o, baga trzeba. Baga trzeba naprawić, bo jest prawym górnym robotem bug. Momencik. Chyba nie tu. Nie tu. Do tego menu trzeba wyjść. I tu oprzeć. Yep. I teraz musimy chwilę poczekać, żeby prawym górnym robot zniknął ten bug. Jeżeli ktoś nie zauważył, jeżeli cofnie sobie teraz film odrobinę. Yep. Czy jest czemu ten bug się pojawił? W sumie nie wiem. Chyba nikt nie wie, łącznie ze twórcami tej emulatora. Okej. Okay. Ta brama jest tak wielka, tak, ta brama. Znaczy, kamera. Up! Tak, przypomniałem sobie już. Jak odskakuje, cwaniak. To jest midboss, on cały czas. Nawet jeżeli jest słabszy, to wciąż jest midbossem. On jak umiera, to zadaje obrażenia. Nie, na szczęście nie. DMC generalnie ten nie jest częsty motyw, że wróg umierając da wyobraż. Okej, okay. Nie atakuje się, tak. Powalczę z nim. Muszę nabrać wprawy. Potem będę miał pewnie takich 3-4 naraz. I teraz będzie strzelał, prawda? Dobra, muszę myśleć jakiś sposób na nich. Wiesz, że jest najsłabszy, tak? Ale... Masz wrażenie, że nie dodają mu to obrażeń. Up. To jest najsłabszy midboss, więc muszę mieć trochę wprawy w walce z nim. Uop! Wow. Teraz będzie strzelał. I teraz... Kurde. Prawie. No w sumie nie mam dobrej taktyki na niego. Po zawalnięciem Devil Triggera i tak na chama walnięciem w niego. O, i tak musiałeś go zabić. Tak, tak. Potrzebuję jakiejś dobrej taktyki na tych typów. Jestem ranny troszeczkę, wezmę leczenie, nie zaszkodzi. I tak mi będziesz tutaj wracał pewnie po to leczenie, więc... Będę wracał na pewno w ręce. Teraz to mi się wydaje, że zimno się zrobiło. No jest trochę zimno. Zresztą może jesteś spowodowany adrenaliną, która płynie w moich głowach, kiedy tylko słyszałem Psycho Siren. No za misja nie była najdłuższa. Nie, ale wiesz, zawsze midboss po drodze. Si. Nie komentuj moich ranków. Ja nie mówię, dobra. Się otworzyły swoją drogą. Tak. Mam wrażenie, że wiem, jaka będzie następna misja. Okno jeszcze przymkniesz, bo już zaczyna mi być chłodno. Właśnie zamknęło. A, dobra. Bo to było tamte trudne. Ciekaw jestem, czy kolejna misja teraz będzie.